Więc witam też wszystkich, którzy to oglądają na kanał live. Dobra, zaczynamy. Już nie mam pojęcia, jak tu się gra. Teraz jestem czerwony, to ja rzucam kość. A 5 mam, to ja nie wychodzę. Co? O 6 To by. ja miałem. Aha. Cześć, nie mam Teraz pojęcia, jak ja grać. rzucam. A ty, Maruk, coś ostatnio właśnie widziałem, że w WoWa nie grasz. No. Co to się stało? Nie wiem, nie tego. Nie kupiłem sobie abonamentu. Ja to ostatnio myślałem, o dobra, rzucam, a to jest ten niebieski. A ja nie wychodzę. Ja to generalnie od kolegów słyszałem, że jak jesteś dobry w WoWa, to możesz nawet w grze zarobić na abonament. No, bo tam Tak, wprowadzili. można, można. No, wprowadzili coś takiego właśnie jak ten. Jak możliwość kupowania takiej jakby waluty na tej platformie Battle.net właśnie za golda w WoWie. O, na jeden przecież można wychodzić. Dobra, 5. Kurde, to jest dosyć ciekawe, jak ktoś streamuje non-stop i utrzymuje się z tego. Bo opłaca mu się, kurde, przedłużać. No, ale to jak ktoś streamuje. No, Tak, jak żeby się się. utrzymuje. Bo to jest tak wąskie grono osób, że. No, to chodzi o No. takich gold farmerów, a to są niektóre osoby, które potrafią ci wyfarmić właśnie na takiego. Na te 10, tam jest 10 funtów, bo ja mam w funtach akurat ustawioną walutę. Są takie właśnie osoby, co potrafią ci to wyfarmić w jeden dzień, a to zależy właśnie jak to tego. Ja nie potrafię na przykład. Oni mają jakieś takie Wiesz, swoje sposoby już. jak chodzisz do pracy, to też jest inaczej. Poza tym mi się bardziej opłacało właśnie tak jak na przykład pracowałem właśnie teraz na tym magazynie, no to pójść do pracy niż farmić golda. No to ile? W 7 godzin zarabiałem na takiego prepaida. O, 6 rzuciłem. O, i ty z czerwonym? O, no to kurde, patrz jaki tutaj pociąg mam ustawiony. Czuf, O kurde, ale się tutaj wystawiłeś. A za smaruk, ty którym jesteś? ja jestem zielony. O, Eksen jeszcze wbił. Siema Eksen, też witam na streamie. Za 4. Oj, zaraz do domku wejdę, o ile mnie do nikt nie zbije, kurde. Dobra, udało się. Ale to dziwne, my zawsze graliśmy, że na jeden można się wystawić. 1, 2, 3, 4, 5. No to też Dobra, pamiętam, że taka spierdzielam. była zasada. No, Dobra, też do pamiętam. końca. 6-1 było bodajże. Powiedzmy, siema Eksen, jak mi ja zmieniłem pracę? Tak, popracowałem 2 tygodnie, ale okazało się, że jedyne co robiłem w tej pracy. O czemu? A dobra, okej. Jedyne co robiłem, to pracowałem, spałem, pracowałem, spałem i dostałem już kurwicy. Poza tym ta praca była tak nudna. Przez 11,5 godziny cały czas robić to samo, no to już można ucipieć tam. Więc postanowiłem się zwolnić i poszukać sobie lepszej pracy. Takie realia pracy taśmowej. No, a to ogólnie wiesz, jeszcze Ja ci szczególnie. powiem, że pracowałem na hotelu jako recepcjonista. Miałem tam tyle rzeczy do roboty, że nie wiedziałem, w co w ręce ułożyć. I szczerze mówiąc, 12 godzin byłem na nogach. Nie miałem chwili, żeby powiedzmy zjeść, usiąść, No, pomyśleć w ogóle o czymś innym. to my tak samo też była przerwa na tego. Tam akurat była jedna przerwa na jedzenie i dwie, które z reguły gdzieś tam nam właśnie tego. To jeszcze do tej pory był zdziwiony prezes tego tam hotelu. Dlaczego uciekam z pracy? No tłumaczę, no. Proszę, jakie mam wykształcenie? Co ja mam? Jakie mam kierunki pokończone? Jakie tam jakieś A to nad kwalifikacje? morzem? No, A to tutaj na ostatnio ci się miejscu. udało? Bo ja właśnie początkowo, jeszcze No zanim i. się wyprowadziłem do Szczecina, to szukałem gdzieś tam na miejscu, ale kurde, nie było szans, bo w ogóle nie było ofert pracy. Jedna na miesiąc się pojawiała. No, to takie są realia. No i ten prezes tak na mnie zobaczy, dlaczego nie chcesz do nas pracować? No tłumaczę, 1700 zł. Mam znać dwa No. języki, obsługiwać trzy komputery, dwa telefony. To jest też w to okresie zimowym. Na dodatek mam jeszcze, wiesz, te wszystkie papiery w stosunku co do służby w policji. No i mam się marnować? Za 1700? No, a to jeszcze w okresie zimowym nad morzem tak doją. To nawet widziałem, To że na jest problem. sprzątaczkę dwa języki są wymagane. Niemiecki, To co ona polski, będzie? angielski. Co ona będzie z miotłą gadała? No właśnie, też się Nie, zdziwiłem. wiesz, Kurde, ale jak są dostaję po dupie to. renomowane ale to kurczę, musi być jakiś kontakt z tym, z gościem. O, 6 wychodzę w końcu. Kurde, nie mogłem. O, znowu 6. What the fuck? Trzeba było wyjść Strzała. drugim. O nie no, dzięki. Nie ma za co. Kurwa, się cieszyłem. A sobie poleję ze smutku.
No kurczę, jak będziesz na miejscu tutaj, to zapraszam. No, Się tam będę spotkamy. właśnie, bo to zależy wszystko od tego, czy znajdę pracę do tego czasu, bo w Szczecinie jest łatwo o pracę akurat, a muszę okej kliknąć. Wiesz, to jest miasto. Do tej, jak będę potrzebował już na gwałt, no to bez problemu znajdę. Ja sobie chcę znaleźć taką, że wiesz, że pracuję do południa, gdzieś tam tak do 16, 17 maksi, później mam wolna, nie tak jak teraz, że cały dzień w pracy byłem tak naprawdę. Na nocki sobie szukaj No czegoś. właśnie miałem teraz na nocki. I to było tak, że nocka po nockach odsypiałem, robiłem sobie śniadanie i tego. Ogarniałem chwilę chatę, gdzieś tam pół godziny się pobawiłem w jakieś WoWy i tego i znowu do pracy. Że nie miałem nic dla siebie czasu. To też lipa. Ale jak masz nockę, to wiesz, należy ci się jeden dzień. Nie no, ja tam miałem po 5, znaczy powinno być po 4, a on po 5, po 6 dni dawali. O kurde, ale kombo mam. A nie, to nie ja, kurde, już myślałem, że Też po raz kolejny właśnie przejść. przez chwilę myślałem, że masz kombo. Dobra, to wezmę, odpiszę. Drunkstream Talk Show udostępni. Co tam pijesz? Nie, dzisiaj piję akurat sobie flaszeczkę postanowiłem opierdzielić. Jakoś tak myślałem długo, co wybrać, piwo czy wódkę. No i tak padł wybór, że piwo piłem przez ostatnie kilka miesięcy, więc... Więc piję sobie tego, więc piję sobie flaszeczkę robię. Bogato. Co teraz robię? Gram w Chińczyka z chłopakami. Cześć. No tak, no to aktualnie szukam pracy, bo to chyba o to chodziło. Niemiecki to Wiesz, najgorszy gówno. znaleźć pracę jest bardzo łatwo, ale znaleźć dobrą pracę to jest już ciężej. O, ale kompo, ty 3/6 pod rząd miałem. Znaczy, znaleźć pracę, która jest ciekawa. No to jest najważniejsze. Przynajmniej dla mnie jakoś No. tak. Po pracy tam w hotelu stwierdziłem, że nie, po prostu nie nadam się do innej pracy jak do służby. Interesuje mnie to, jest wszystko ciekawe. I Właśnie, tam dla mnie ci. taka praca w hotelu to nie była najgorsza, bo ja mam kierunkowe wykształcenie właśnie. Bo jestem tam techniką obsługi turystycznej według tego. Wiesz, ja sobie tam dobrze Z tym, że to radziłem jest do najgorsze, że to właśnie tak często nadgodziny chcą ci wpierdzielić tam. Bo to nad morzem mam też, często ale takie wrażenie, najgorsze. że tam większość tych osób, co tam pracują, to są, znaczy co dają pracę, czyli pracodawcy takie Janusze biznesu. To po W części. dużej mierze. To mówię, że do trzeciej live? No, może do trzeciej, może nawet do czwartej, jak wytrzymam. To wszystko zależy jak tego, jak się będziemy tutaj trzymać wszyscy. Szkierkę musimy, kurczę, ogarnąć. No właśnie, coś ciekawego musi być tutaj, bo to... Dzisiaj nie miałem jak się przy tym. Niemiecki to najgorsze gówno, ja nienawidzę niemieckiego. Jak ty właśnie, bo... My z Dominikiem chodziliśmy do klasy tak zwanej europejskiej, gdzie był rozszerzony niemiecki, no bo to była najlepsza klasa w gimnazjum. No ty też się zapisałeś, chciałeś się nauczyć niemieckiego, czy zapisałeś się, żeby nie iść do tej ogólnej? Dominik? No, co jest? Ty się zapisałeś do tej klasy europejskiej po to, żeby nie iść do ogólnej, czy chciałeś się nauczyć niemieckiego? Szczerze mówiąc, już nie pamiętam, ale bardziej Aha. chyba chodziło o niemiecki. A ja właśnie nie chciałem iść do ogólnej. Dlatego i tam uczyłem się przez 3 lata właśnie w gimnazjum, mieliśmy po 11 lekcji chyba niemieckiego w tygodniu. I na Lubię takie szczęście słowa. już nic nie pamiętam, bo mi to strasznie kolidowało z angielskim. Ja to wręcz na siłę starałem się zapomnieć tego języka. Ty próbujesz zapomnieć, a ja w pracy musiałem jeszcze przez telefon rozmawiać z O Wicem. kurde. A to jeszcze Więc najgorsze było, dogadywałem. bo ja w tej firmie, co pracowałem teraz, no to tam tylko na Niemcy wszystkie wysyłki szły. I tam co chwilę jakieś, kurde, niemieckie nagłówki były. Ty, ja wygrywam. A nie, jeszcze żółty to jest ta Julka, nie mam pojęcia kto to jest. Miałam unlock. A to chyba ktoś randomowy wbił do nas po Ja prostu. też miałem, unlocki wcześniej. O Jezu, o matko. Cożem Na zrobił? takie kijowe arenie. RNGesus cię RNGesus. nie wspiera. Ale widzisz, RNG streamera jest i sobie wygrywa. No to właśnie to nie jest RNG streamer. Przecież ja zawsze jak się streamuje albo nagrywa, to się przegrywa wtedy. Jest się wtedy najgorszym zawsze. Albo się po prostu tak mówi, że o, poza streamami, no to u mnie, kurde, to jest, ja wygrywam wszystko, a jak streama odpalę, czy Ale. tam nagrywanie, no to przegrywam. Nie, ale naprawdę to ja wygrywam. No ale to tak jest, chłopie. Słuchaj się mnie, to daleko zajdziesz. Tak jest i Tak, tyle. no, sorry, pomyliłem się. Tak jest świat zbudowany.
Ja ci powiem już o pan, że jak dobrze pójdzie, to od stycznia idę się szkolić na pół roku. Kurs podstawowy. Gratulacje. No to chyba trzeba do szkoły oficerskiej iść, czy jak to wygląda? Zwykła szkoła policji. To już przecież zrobiłeś ją. Nie, nie, nie. Ja byłem w liceum w profilu policji. A, to jeszcze musisz do specjalnej takiej. Tak. W środę mam komisję lekarską w Szczecinie. No to komisja lekarska, no to pewnie, no tak jak sam pisałeś, że dwie ręce, dwie nogi masz, dobra, to się No nadaje. właśnie nie. Tam wszystkie wyniki z obiegówki z odnoszenia, prześwietlenia, krew, wszystkie opinie lekarzy i oni decydują, czy jestem z... No, to raczej przyjmą. No Skoro nie to teraz robią się problemu. bierze takich osób, co mają po ileś tam kilo, takie wiesz, brzuchy opasłe, no to. Znaczy, te brzuchy opasłe to się robią później. Czy nie, to mi się wydaje, że po prostu takie osoby, co jeszcze gdzieś tam kiedyś były milicjantami czy coś takiego, takie skurwiele niektóre, co przeszły i że to teraz dopiero do tych nowych, no to już mają takie wymagania, żeby odświeżyć. Kurde, cały czas nie mogę wyjść. No tam jak ty chodziłeś na test tego, no to szkoła, no to raczej wszyscy już tacy wysportowani byli, co nie? No, raczej nie. O, żółty wygrał. Kurde, mogliśmy ją wypierdzielić, Jolka tą nas grupę. zezwoliła. Słaba ta gra, nie No, polecam. dawajcie kalambury. To jest O, zaraz dobra. może. Kalambury są genialne. Ja tutaj zaraz tworzę kalambury. Natomiast taka mleka Kanastat? Co to jest zawsze. kanasta? To jest dla starych dziadków coś. Co? Kanastat. Coś mi się ze starymi dziadkami kojarzy. To mi się z Kamasutrą kojarzy. Ameryka, to właśnie taki amerykański film. Młodemu chleb na myśli. Dobra, wysyłam wam stół na Discordzie. Co to jest? Wkurwiają cię poligony? To nie wiem, czy to do Dominika nie jest pytanie. Czyli ja miałem poligony to jedynie na liceum. I to było dosyć ciekawe przeżycia, byłem na poligonie. Nas, z takich dzieciaków, No to wrzucali wy na mieliście razem z głęboką tą wodę. klasą wojskową, co nie? To raz, że z Tak, wojskowymi mieliście chyba. mieliśmy łączone. I normalnie mieliśmy to wszystko to samo co wojsko: od składania koła, czołganie się. Właśnie ci Pamiętam, że. tego tak zazdroszczę, że z bronią możesz się pobawić. No, nie nabite oczywiście, ale wiadomo. No, a ty nie mieliście strzelania? Ale to już na strzelnicy z KBKS-ów, ze sportowych. A to mieliście tym strzał serią czy pojedyncze? Stoi to, wiesz, mieliśmy. Ja się muszę zapisać, jak będę miał właśnie tutaj taką lepszą czasę. A czyli lepszą pracę, gdzie będę miał czas. Dobra, wszyscy jesteśmy? No, ja jestem. Ja jestem. A to, Tylko ten na górze, sobie ja jestem. zaznaczmy sobie, jak chcę rysować. Jest. Dobra, start. Dobra, zobaczymy, nie mówimy, co to będzie. Wkurwiają, to cię nie wkur... A nie wiem. Kanasta to Inaczej. karty jakieś. Kurde, co to... Gimper. No gdzie, Gimper to jest... Albo Ale łysy był łysy uchleb. na początku. Nie było włosów na początku A, narysowanych, to ten. wygrałem. Wartość. Aj, wy będziecie... Ej, ale dobra, nie podglądamy, okej? Okay? A właśnie, bo na streamie widać. Ja mam zatrzymanego i tak, co nie? Ej, To nie dobra, ale podglądam. nie podglądamy. Albo zagaję Dobra. zaraz jakoś. Powiem ci właśnie, ściągnij sobie jakiś biały ten, biały kwadracik i zakryj. Ja tak zawsze robiłem. A ty streamujesz? No. No to można się skasować jakoś. No, kiedyś na Twitchu, najpierw na Twitchu, potem byłem na Hitboxie, teraz na YouTubie lecę. No nie, ja właśnie YouTube'a opuściłem. Mnie ogląda dużo ludzi takich, znaczy ci, co mnie oglądają, to stwierdzą, mówią, że oni na Twitcha nie pójdą w życiu, więc będę na tym Twitch jest o YouTubie wiele chyba siedział. fajniejszy, bo ja właśnie byłem na tym YouTubie, to tyle dzieci się kurde zlatywało, że Taka to aż typowa nie można. patologia gimbusiarska. No takie właśnie, czyli gimbusiarsko, taka podstawówka typowa. Zobaczmy, czy to da się ściągnąć tutaj pomni przerywnik, to z GTA mi zostało. I to będzie brzydko wyglądało, kurde. To nie pamiętam, jak to się z kontrolem się chyba rozciągało. Dobra, pomni przerywnik będzie. Dobra, teraz ja rysuję. Oj, nie mam pojęcia, co to jest. Powiem ci, jak na pierwszy poligon Bo ja... poszedłem tam z klasą, to po całym poligonie, tych wszystkich rzeczach, bałem się w ogóle odezwać do kobiety. Byliśmy pod wodzą pani porucznik. Babka taka harda, że generalnie usłyszeliśmy, że ona poszła szkolić oficerów. Nie mam pojęcia.
Ty Chopin rysujesz? Nie mam pojęcia, jak to rysować, ale to miała być dłoń, kurde. Jezu. To jest ręka. Kurde, ja nie mogę być za głośno, żeby rodziców nie obudzić. U mnie Chopin, dookoła. ogarnij się. U mnie wszystko dookoła. Ja nie wiem, co to jest. Miałem już film To jest oglądać, kurde. ręka. Wiesz, tak pstryka. To jak to się nazywa? No to nie wiem, czy to o to chodzi, bo się nie znam. Nie działa. No jak kogoś tak pstrykasz, to jak to się nazywa? To już podpowiem, bo właśnie się nie rysować. Nie. No pstryk. Y zapomniałeś chyba. Dobra, jak to się odgadnął, stryczek. Stryczek, ja. Stryczek to jest tak, wieszasz kogoś. Aha, myślałem, że Szubienica taki to jest stryk inaczej. to jest. Stryczek to jest Inaczej wiedziałem, o co szubienica. chodzi. Nawet nie wiedziałem, o co chodzi z tym stryczkiem. Przynajmniej się czegoś nauczyłem. O kurde, aż mi łza poleciała. Czat czytaj, bo nuda jak nie czytasz. A czyli nie, na bieżąco, tutaj sobie rozmawiamy i czytam czat na bieżąco. Jak coś to piszcie, zachęcam, bo my sobie wcześniej trochę słabo trafiłeś, Eksen, bo wcześniej sobie, szczególnie jak był WoW, to my sobie tak fajnie rozmawialiśmy na Bardzo różne fajnie było. tematy. Ale dobra, co to może być? Ja to rysuję, Boże. Ale co jest? Mrówki? A nie można mówić. Znaczy, to dziwnie strasznie rysuje. To akurat. Jadełka, co to jest jadełka? To chyba jakiś kijełek. Kto pisał jadę? Nic mi to nie przypomina. Przynajmniej coś normalnego na pewno nie przypomina. Aha, zgadłem, jadalnia. Chyba trzeba było Jadalnia. jakieś talerze. Właśnie nie wiedziałem, jak to dokładnie narysować. I zachęcam też każdego, jak ktoś ma tego, choć do naszej trójki jakieś pytania zadać. Z chęcią odpowiemy. Właśnie, No, jak się Eksen ja nazywa. mogę. Czy, kurde, jak się nazywasz, Mauruk? Imię? A czy na tym, na YouTubie, jak Wiesz streamujesz? co? Naprawdę muszę A mówić? tak samo? No, tylko że jest jedno C, Maruc po Aha. prostu jest, co nie? Bo tu mam te 4 C, bo był zajęty nick po prostu. No tam Aha. streamuję, nagrywam wszystko jakieś takie, co nie? A gameplaye? Tak, ale chcę też coś innego zacząć robić, tylko jakoś. No gameplaye to już raczej w tych czasach się nie przyjmą. Dlatego robię streamy, co nie? Streamy akurat, dla mnie akurat streamy są takie fajne, bo ja czuję, że tutaj wszyscy razem jesteśmy. Na przykład tutaj najlepszym dowodem jest, że siedzimy sobie teraz na Discordzie. No, właśnie też uważam, bo streamy to jest takie, że rozmawiasz z kimś, masz tego kogoś obok siebie, nawet jakby. Oj, kto to tutaj robi? Ej, Axon, weź się ogarnij. Co to było? Axon się zesrał. Boże. Kurde, zawsze jak przeglądam je z dzidy, to mam głośność na 5%. Właśnie takich rzeczy unikać przed chwilą. Screamerzy. Oj, wygrałem? No to. O, panienka z okiem. A, Ja. sepetynka. Ja, to było łatwe. Żeby nie było widać. Dobra. Jezu, koledzy chcą mi spoilerować Gwiezdne Wojny. A, bo teraz jest dużo szału na to. No, najgorsze jest to, że ja w kinie pracuję i. O kurde. To jeszcze nie byłeś, Ale ale w powiem kinie ci, pracujesz? bardzo im się udało ten. No właśnie słyszałem różne opinie. Jedni mówią, że jest świetny, inni mówią, że jest do dupy, a ja idę w poniedziałek, więc zobaczę. Na pewno nie wiesz w to, co piszą na internecie. Musisz po prostu sam Znaczy pojechać i wiesz, ja zobaczyć. ten, nie wiem czy kojarzysz takiego gościa jak Ichabod. On pisał, że ten, że są rzeczy, które są zrobione dobrze i są rzeczy, które są zrobione źle w tym filmie. Być może.
To jest. No musisz się domyślić. Co to jest to? Co to jest to i co to jest to? No dobra, kosiotka do parku. O Jezu. Jak ja mam to? A dobra, rozbójnikator widzę, że spoileruje. Ale rozbójnikator, nie mam tego, nie mam regulaminu. Bo tutaj na regulaminie nie napisałem. Nie, ja wyłączam streama, sorry. Tam nie rozmienika to nic niego. Ja wyszedłem. Nie jesteś. Co? Kuźwa, nie wiem, jak to zrobić. Ja miałem, ja miałem obsługę, żeby zrobić. No bo zrezygnowaliśmy. Weź powiedz jeszcze raz. No bo ja miałem obsługę, nie wiedziałem, jak to narysować. Kurde, lepiej spróbować niż zrezygnować. No ale ja nie miałem w ogóle żadnego pomysłu, żadnej wizji, co nie? Ja muszę mieć... Czemu ty zawsze kudasy rysujesz? Jaki kudasy? Jaki kudasy jesteś? Chuj, jaki kudasy jesteś? Jakie kudasy? To jest ognisko. Gdzie ty tu widzisz kudasy? Ty kudasy z wyobraźnią. O! Dobra, mogę mieć streama odpalonego. Kliknąłem magiczny guzik, ukryj czat. Dobra, rozbójnikator żartuje jak coś. No co to jest? Znaczy ja już... Nie ma kutasy, się nie widzi. No to tutaj nigdzie nie rysuję żadnych kutasów. A jasne. C? No co to jest? Na czym się pali ogniska? Tej Exen plan wpisujesz, ale no plan dzisiaj jest taki, że no jak zresztą miałeś okazję przeczytać, że to nie mam pojęcia. Nie miałem pojęcia jak to, bo to dzisiaj był bardzo mocno ten stream taki, no że tak powiem, randomowy. Jak sobie byłem w sklepie, to zobaczyłem, że flaszka stoi na półce, to myślałem, a sobie wezmę flaszkę, opierdzielę i zrobię streama. No to wcześniej jeszcze zachęcałem znajomych, żeby przyjechali, tam z Przemem gadałem. Chrust? Chrust, no. Chrust. No, od czego wpisywałem... się pali ognisko? Chrustu. Najpierw wpisywałem... Najpierw wpisywałem... Chujnia z grzybnią. Wyskakiwał mi, że brzydko. Brzydko. Serio? Coś tak jest? Tak, no, wpiszę, że chujnia z grzybnią. Kurwa, jak to narysować? Dzisiaj planu nie ma. Może jutro, jeżeli... Właśnie nie wiem, czy będę miał kasę jutro takiego. Właśnie, wody sobie trochę wypiję. Kurde, co to jest? Kiedy ci powiem, Chopin, ostatnio od jakichś 2 miesięcy piję tylko wodę. A ja już od jakichś 3-4 lat tylko wodę piję. Ja żadnych tych, żadnych napoi. No i woda nie jest. Ja żadnych napoi nie piję tych, bo kiedyś bardzo dużo piłem Tymbarka, to był pomarańcza brzoskwinia. Bardzo dużo cukru mają. No, a ja właśnie pamiętam tego, właśnie zrezygnowałem, tak pewnego czasu czułem się taki, wiesz, zamulony, taki przecukrzony, jakby we mnie było coś takiego, nie wiem, kurde. Takie oleiste, coś takiego się czułem, nawet nie wiem jak to opisać. I postanowiłem zacząć pić wodę. E? Nie, nie, będziesz pił dużo wody. Nie, piję dobry. Tylko wodę butelkowaną właśnie od jakichś kilku lat, 3 jakoś lat mniej więcej. No, halo, macie pomysł? Zgadnij ktoś. Ale... Ja chyba więc. Nie no, no to jest taki... Eski... No. A, to gra. Dwójk. Właśnie zastanawiam, jak igra narysować. He, he, he. O. He, he, he. Nie działa. Ale to bardzo polecam pić wodę. Człowiek się o wiele lepiej czuje wtedy. Generalnie... Szczególnie mineralne. Woda wypukła z ciebie. Tak, woda wypłuje z ciebie te wszystkie rzeczy, które powiedzmy piłeś, jakieś alkohole. Ja w ogóle i bardzo szybko się traci też na wadze, dużo pije. No bo woda nie ma w ogóle kalorii. No. Nie mam pojęcia, co jest. Też nie wiem. Tylko jak coś, ej, chłopaki, jak coś inaczej rysujemy, nie piszemy, nie. Także można coś tam wskazać, ale staramy się rysować. Inaczej śmiech. Inaczej śmiech. Co to było? Taki... O. Chichotać...
Co było? Dobrze, chichot. A Chichot. chichot. Jak nie chichota, nie, jak nie chichota, to chichot. Logiczne. Czekajcie, a to ja muszę. Ile mam czasu? 2 minuty. No, ale to było jednak trudne do zrobienia, do narysowania, moim zdaniem. Zaraz muszę zobaczyć, jak to wygląda. Ajajaj. Nie śmiejcie się z moich umiejętności rysowania. Tutaj Justin Bieber, trochę taka grzyweczka. Chyba to nie to. To chyba nie Donald Trump. Nie, to z Polski bardziej. Tutaj pieprzyka ma, a jeszcze nos. Nie no, no wygląda jak chłopiec. Kurwa, ale jestem gimbusem. Ja to jestem jednak gimbusem. Co? Szy... Co się tam napisał? Szydło? No, Karaka. No, pomyślcie, co się ostatnio z nim stało? A, dobrze. Kurde, ty, co ty z tymi kompa tak wywala? Za każdym razem, jak ktoś napisze. Halo. No, Ktoś słychać tam mnie? gada coś. No, ciebie tak, ale Jest. to ktoś tu jeszcze gada coś. A nie, bo mi coś się dzieje, że co chwilę czarny ekran mi wyskakuje. Ma Wizerion. Ej, sorry, guys, ja muszę zrezygnować, nie wiedziałem. Ja nie myślę już dzisiaj, kurde, schemat jak narysować, nie wiedziałem. Ja coś czuję, że chyba do 4 nawet posiedzę dzisiaj. Wy macie jutro Następny. odebrasy? No, ja jutro idę, ja ogólnie, ja weekendowo pracuję tylko, bo się uczę jeszcze, co nie? A na studiach? Nie, nie, w technikum ostatnia klasa. A. Maturka w tym roku. Ja już na szczęście skończyłem Matura to bzdura. pół roku temu. Mówię, żałuję trochę, że tej matematyki nie jestem w stanie się nauczyć. No, u mnie na próbnych to też na tylko matmy nie zdałem. Tak, to ze wszystkiego najmniej 86% z geografii rozszerzonej. Poważnie. Geografia. Tak, to wszystko po 90, po 96. Najwięcej to było chyba 97, polski ustny. Bardzo ładnie. No Ja póki to co nawet. jestem zawodowym bezrobotnym, ale oczekuję na przydział. A ty dalej tam siedzisz nad morzem? No niestety. No widzisz, aż zacząłem biegać, bo już nie mogłem wytrzymać. Weź przez ten pół maratonu przebiec. Yes. Nie To dałbym mało. rady. No to po Już plaży od trochę lata nie biegam. chodziłem, bo ja miałem po plaży, nawet do Mrzożyna dochodziłem. Jak tam właśnie też siedziałem tym. Zanim, bo ja się przeprowadziłem 2 tygodnie temu dopiero. Jakie było a, brak sygnału. Co to było? Co? Czyż cały czas coś machałem myszką. A co to było? A zakrętka. Jezu. A tu Chopin kopiuje po mnie. To ja napisałem korek, on napisał korek, ja napisałem zawór, on napisał zawór. Takie trochę kopiowanie, jak na YouTubie. Prawa autorskie mi zaraz powiesz. Copyright ci wywalam zaraz. Dobra, wiecie co ja Właśnie ty sobie. narysowałem? To chyba było takie coś. Tutaj są tacy Tak. homoseksualiści. Homoseksualiści. No jakiś koleś dostał pana, jak miał fanpage'a o rowerach. Ta, ej, Shopem, bo tu jeden gość do ciebie coś gada na Discordzie, ty go nie słyszysz? Nie. Aha. Nie, w ogóle nie słyszę, ja tylko was słyszę. Tylko nazwę jeszcze jest jakiś Może ma za cicho mikrofon. Wizerion Viserion. Nie, on Jest. bo Dobrze ja go słychać. A nie dobrze go słyszycie słychać, Wizerion. nie? Może masz go U mnie wyciszonego masz czy coś? Nie, u mnie jest wymutowany w ogóle. To ja też go moduję. Czekaj, jak tu. Nie, u mnie ma głośność na maksa A nie ma, ustawioną. a nie jest wyciszony u ciebie? Nie. Ja go nie słyszę w ogóle. Dobra, nie wiecie co to jest? To jest takie coś, co napędzało wam koła. Jak trochę po homoseksualizowaliście sobie na rowerze, no to później nie musieliście przez jakiś czas, lub co. O jest, no. Jak geniusz jestem normalny, dobry jestem, kurde. Czy ty wy. A nie, czy ty wy. Nie, ja wygrywam. Ty wygrywasz jeszcze.
4 punktami. A ty A nie kto zamyka skończyłeś, ten połyka? wezmę odświeżę tego. Jezu, jak to narysować? Dobra, odświeżyłem. Nie, Wizerion, nie jesteś wyciszony. Weź ty odśwież przeglądarkę, bo ja nie słyszę cię w ogóle niestety. To jest takie te... Takie... O, słyszę cię teraz. Tak myślę, jak to narysować jeszcze. Halo, Wizerion jesteś? A dobra, słyszę cię. To są te, no kurde. Co to jest w ogóle takie coś? Właśnie nie mam pojęcia. To są mrówki. A, zgadłem. Pamiętam kiedyś jak tego. Jak byłem jeszcze w gimnazjum, no to na jeszcze w podstawówce, ale to głównie w gimnazjum, to na kolonistów się zawsze mówiło mrówy, kurwa, mrówy, parówy. Pamiętam, że właśnie z tą naszą bandą taką w tej miejscowości rzucaliśmy im petardy często. No tam było pełno takich ośrodków wypoczynkowych, oni mieszkali sobie w takich domkach, no i my im często gdzieś tam się wpierdzialiśmy w nocy i rzucaliśmy petardy. Koło tego, żeby ich budzić. O kurde, a zupa ogórkowa. O kurde. Ty, Chopin, co to za słabe zdjęcie na fanpage'u odnośnie nowego streama? Nie mam co przerabiać. A widziałem, kurde, się śmiałem z tej twojej przeróbki. No tak, patrzę i bierze sobie przód do głowy, to ta słynna kanapa. Powiem ci, że pan na wiosce, czy generalnie w swojej gminie nikogo nie ma. Czego nikogo nie ma? Nikogo nie ma w ogóle, nikogo nie spotykam, wszyscy wyjechali. No większość osób. Choć ja w sumie ja bym chciał tam wrócić. Tu się nic, przecież nic nie dzieje, zero szans na jakikolwiek rozwój. No z tym, że fajnie tam jest po prostu, przynajmniej ja tak mam. Wakacje. A teraz osobiście się... Mi się akurat to podobało, że tam jest taka cisza, spokój właśnie. A, ktoś zgadł. Dwie lewe... O Jezu. Jak to by było narysowane? Ja bym w sumie tam nawet nad morzą został, gdyby nie to właśnie, że pracy tam w ogóle nie było. Właśnie. Jak nie robisz w państwówce, to jest ciężko. No to już te wszystkie tam stanowiska są obstawione. Kto tak kicha? Ktoś kicha? No kicha cały czas. Znaczy teraz nie, ale tak ogólnie... Nie wiem, jest sobie dałem na przycisk. Ja coś Wizeriona tego słabo słyszę. Tylko dwa razy słyszałem, jak coś tam... Halo? Teraz słyszę. O dobra, teraz się słyszę. Słyszę? O, no teraz no, słyszę. Ja mam ustawione przy wychwytywaniu cały czas, no bo muszę szeptać. O kurde, jak na żółto. Jak na żółto rysujecie, to u mnie praktycznie tego nie widać. No to w sumie z białym to jest podobna barwa kolorowa. Rysujmy wszyscy na żółto. Chopin nic nie zgadnę. Znaczy nie no, widać tylko, że tak wiesz, trzeba wytężyć wzrok dosyć mocno. No. A makaron? Nie zgadnę. Ja cię są. Ja cię nie da się zapauzować tej gry na chwilę? No niestety. Nie da się. Co tyle osób przyszło? To od nas ze streama wszyscy, czy to chyba randomy jakieś się wbiły? Randomy. Raczej randomy. Szkoda, że nie dało się na... Nie, dało się na prywatny. Aj, szkoda. Chyba, że stworzymy nową grę. A niech już leci. Ja ze streama. A, lawy. Miałem strzałkę zaraz rysować, wskazującą na to. Dobra, wiecie co, ja nie wytrzymam ze dwóch. Też dziękuję wszystkim, którzy byli na kanale live.